Siemanko! Sezon zimowy tuż, tuż, za oknem szarość i jesienna słota. Innymi słowy, pogoda nie zachęcająca do przejażdżki na motocyklu. Przynajmniej w moim przypadku jestem ciepło i sucholubny. Ale zawsze w duchu pozdrawiam tych, co w taką pogodę śmigają na dwóch kółkach. Nim przejdziemy do tematu filmu, chciałbym tylko przypomnieć o subskrybowaniu kanału i nim zaczniecie dalej oglądać, napiszcie w komentarzu, czy wiecie, o jaki zapis w umowie mi chodzi, a następnie obejrzyjcie film i sprawdźcie, czy trafnie wytypowaliście. A więc nigdy nie jest zły czas na kupno motocykla, a wręcz teraz, w sensie w okresie jesiennym i zimowym, mimo niesprzyjających warunków, powinno być nam łatwiej o zakup, ponieważ sezon już przez wielu rajderów zamknięty i przyszedł czas na sprzedaż motocykla i zakup innego. A jak to na wiosnę i lato bywa, ceny idą w górę, bo wszyscy chcą wtedy zacząć jeździć. Nagrałem już małe co nieco na temat zakupu motocykla, między innymi co ja sprawdzam przed zakupem motocykla, na co zwracam uwagę. Koszt takich hamulców do fazera to jest około 800 zł za sztukę. Jak również co powinniście wiedzieć przed zakupem swojego pierwszego jednośladu. Fajne, to wiecie, dla was to może znaczyć, że jest to igła garażowana, a no sprzedającego, że jeździ w chmurze. Nie każdy jest pedantem, co motocykl na noc kiecem ogry. Zachęcam do obejrzenia tych filmów na kanale, link jest również w prawym górnym rogu. O tu, tu, tu. A więc jak już mamy nasz motocykl marzeń upatrzony, sprawdziliśmy go na tyle, na ile umieliśmy. Jazda próbna ok. Dokumenty legit, cena również się zgadza, innymi słowy, dobiliśmy targu. Teraz najgorsza część przed nami, czyli wydawanie tych ciężko zarobionych pieniędzy i podpisanie umowy kupna-sprzedaży, jeżeli kupujemy od osoby prywatnej, bo jak na fakturę, to bajka jest inna. A więc kasa jest już przeliczona i bierzemy się za wypełnianie pustych pól w umowie lub ją od zera wypisujemy. Tutaj widzicie przykładowy wzór umowy, jaki ja z reguły stosuję, jak coś kupuję. Zawiera ona kilka rubryk, jak dane kupującego, sprzedającego, dane pojazdu oraz że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym, że pojazd nie jest obciążony, czytaj, nie wisi nad nim jakiś dług, że jest własnością sprzedającego, że sprzedający nie zna innych wad oprócz tych, które nam przedstawił. No, 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 hell no, no, no. I tym podobne. Ogólnie taki trochę bełkot, bo w obliczu tego, co się dzieje na ławach sądowych ostatnimi czasy, co można zobaczyć na YouTubach czy przeczytać na portalach branżowych, to nawet można podważyć zapis, że kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym pojazdu i nie będzie wnosił żadnych roszczeń. Jak się czasami poczyta o takich sprawach, to aż strach coś sprzedać, ale to chyba temat na osobny film. Wracając do naszej umowy. Zapis, jaki powinniśmy zrobić, a nie jest widoczny na tej umowie, to wpisać konkretną godzinę, w której nastąpił zakup. Powinna być w linii zaraz obok daty zawarcia umowy. I tu pewnie część z was zapyta, ale po co? Przecież jak w U jest napisane, że kupiłem 20 listopada 2021 roku i o to tylko będą się pytać w urzędzie podczas rejestracji, na co mi ta godzina i minuty zawarcia umowy? To wyobraźcie sobie teraz, że już wracacie do domu nowym motocyklem albo samochodem, parkujecie w garażu, kładziecie się spać zadowoleni z nowego nabytku. Mija jakiś czas i przychodzi do was wezwanie na policję w celu identyfikacji na zdjęciu z fotoradaru. Z dnia 20 listopada 2021 roku, gdzie, jak widzicie na załączonym zdjęciu, wasza maszyna przekroczyła prędkość w terenie zabudowanym o 40 albo i o 50 km i chcą wam zabrać prawo jazdy. Jedziecie cali wkurzeni na komendę, aby wyjaśnić, że na zdjęciu to nie wy, a poprzedni właściciel, a tu ząg. Bo poprzedni właściciel, jak otrzymał to zdjęcie, które przyszło jeszcze na adres wcześniejszej rejestracji pojazdu, przedstawił umowę sprzedaży, w której jak wół stoi, że tego dnia wy byliście właścicielem tego wehikułu. Aby bardziej skomplikować sytuację, to w naszym państwie prawa policja już zawiesiła wam w systemie prawo jazdy na okres 3 miesięcy. I kop się teraz z koniem, że zdjęcie jest z 11:50, a ty kupiłeś auto bądź motocykl dopiero o 13:30. Ty wiesz, że poprzedni właściciel o 11:50 został złapany na fotoradarze, jak jechał pośpiesznie na spotkanie z tobą. Wie to również poprzedni właściciel.
Ale policja wie jedynie, że jeden z was kłamie i zgodnie z umową to możesz być ty. Sprawa jest pewnie do wygrania w sądzie, jak przedstawisz zestawienie połączeń do poprzedniego właściciela czy SMS-y z godzinami i minutami, na podstawie których stwierdzą, że o 11:50 byłeś jeszcze w drodze do niego. Ale co z tego, skoro to ty teraz musisz się tłumaczyć, że to nie twoja wina, a mandat i utrata prawka wiszą nad tobą, a nie nad nim. I takich przykładów można by wymyślać i wymyślać, od zwykłych zdjęć z fotoradarów do jakichś poważnych wykroczeń czy przestępstw. Skoro masz podpisany przez siebie dokument, że to ty jesteś właścicielem w tym dniu, to na start jesteś przegrany. To samo może zdarzyć się w sytuacji odwrotnej, gdy sprzedajecie jakiś motocykl lub samochód. Sprzedaż może odbyć się o 13:30, a osoba wracając do domu złapie 4 fotki z fotoradaru kilka godzin później. I trafiają one pierwotnie do was, bo przyjdą na wasz adres rejestracji pojazdu. Tutaj jest trochę chyba łatwiej, bo możecie powiedzieć, że tego dnia nie byliście już w posiadaniu tego motocykla, niejako odwracając całą sytuację, którą opisałem wam wcześniej. Niemniej jednak stresu się trochę najecie, jak wpadnie jakieś foto na kilkaset złotych miesiąc czy dwa po sprzedaży motocykla i traficie na średnio rozgarniętych stróżów prawa. Wiem, że może trochę ubarwiam całą historię, ale opowiem wam jedną rzecz i jak babcię kocham, miała ona naprawdę miejsce. Byłem przy próbie zakupu motocykla, który był sprzedawany przez osobę, która była kolejnym właścicielem bez przerejestrowania i umowy. Tak więc sprzedający kupił bez wypełniania papierów i przerejestrowania motocykl od osoby, która kupiła to samo bez żadnych formalności od osoby, na którą był zarejestrowany. Reasumując, było tam chyba 2 umowy bez pokrycia w papierach urzędowych, a pojazd był zarejestrowany na 3 osoby wstecz. Oczywiście do żadnego zakupu nie doszło, ale co raz się widziało, to już się nie odwidzi. Tak więc jeżeli taki mały zapis może nas chronić nawet przed stratą 100 zł, to sądzę, że warto. W dzisiejszych czasach, jeżeli można zminimalizować ryzyko, które i tak jest duże przy kupnie jakiegoś używanego pojazdu, to warto to zrobić. Warto zaoszczędzić sobie również stresu. No nic, to tyle na dzisiejszy film. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał. Szerokości na drodze. Na razie, cześć!